A, no to w Szczecinie? No to prawie nie w Polsce, jakby nie patrzeć. No, no w sumie prawie Niemcy. Hello, Eblinian! Okej, okay, boomer, dobra. Okej, okay, boomer. Chciałem zapytać czy wiesz, co dalej w zasadzie po maturze? Czy masz jakieś takie plany, że nie wiem, jakieś studia, albo że jakaś praca, czy cokolwiek innego? Zastanawiałeś się nad tym? Na początku myślałam o studiach w Poznaniu. I szczerze mówiąc, jeszcze nie mam pojęcia, na jaki kierunek. Jak, nie wiem, ale, znaczy, no, moim planem B jest ta informatyka, ale szczerze mam nadzieję, że jakby poznam coś, to będę chciała robić w przyszłości. Ale na razie no, nie ma takiej rzeczy. Ale też myślę, żeby się przenieść właśnie do Japonii i spróbować tam coś zrobić, w sensie coś odkryć. Tu pierwszym najbardziej takim, najszybszym sposobem na znalezienie pracy to jest nauczyciel angielskiego. Ale tak, ja bym, myślałem, ale szczerze mówiąc, ja ci odradzam, bo ja oczywiście przyjechałem, no to co mogę robić, bo chciałem, nawet no tak, teraz jestem, nawet czasami sobie chodzę, mi tam poprosili o to, żeby zrobić, ale to ja tam na godzinkę idę tylko do szkoły, ale jak to się nazywa, ale to ja bym z tego nie uznawał za pracę. Po prostu jest tutaj tyle obcokrajowców, no, nie? Tu jest tyle obcokrajowców na przykład z Ameryki, którzy mają taki, wiesz, native angielski, nie? No tak, tak. Nie? Więc zawsze no nie, będziesz... Nie, to jest... To jest ten, więc tylko tak przyjechać. No. Jako jedna z takich właśnie dorywczych prac. Tak jest, to raczej tak, nie? No, a oprócz tego IT ale tutaj jeszcze. Trzeba coś robić, wiesz jak to jest, trzeba coś robić. Natomiast z IT jest to, że trzeba być naprawdę dobrym. Tak jest. No bo tak też jest. Nie biorą pierwszych lepszych nie, ludzi. Nie mam zamiaru się tam pchać do japońskiej korporacji. Ale nie. Myślałam bardziej coś z takim w byciu freelancerem, w sensie w tworzeniu coś własnego. Na pewno nie zamierzam pracować w jakiejś japońskiej korporacji. Taką damską wersją gąciarza chcesz być, można powiedzieć. No, powiedzmy. Ten nie, no bo się śmieję, no przecież dlaczego, no co, tutaj Mariusz, nie zastanawiałeś się nad tym, że koleżanka mogłaby chcieć na przykład pracować po 16 godzin dziennie, no przecież każdy by chciał. Ale nie, no wie, teraz IT w japońskiej nie jest takie jak ten. IT, firmy IT głównie mają już, wiesz, to nie są firmy dla ludzi po 60-70. Nie? Czyli szefowie nie są tacy starzy w nowych firmach IT, nie? Więc oni nie cisną tak jak te starsze pokolenia, że masz wyjść później niż szef. Więc na przykład no mamy znajomego, nawet Dominika, pozdrawiam Dominika. No, pozdrawiamy Dominika. Dominika i zrobimy tak celowo, bo tak, on tutaj w zespołach wizualkę tak, więc tak jest. I on nie pracuje jakoś tak długo. Czekaj, wejdę ci w słowo chwilę. Znasz wizualkę, bo mówiłem akurat o wizualkę. Kojarzysz taki... W sensie... Znaczy to jest coś w stylu emo, czy coś takiego? Ale nie za bardzo, tak wiem. Nie za bardzo, bo to właśnie japońskie. A dlaczego o to pytam? No bo jak rozmawialiśmy z Hayato, no to też mówił, że się nie interesuje, cosplayem się nie interesuje, mangą się nie interesuje, anime się nie interesuje i skwintowaliśmy to na zasadzie takiej, to jakiś ciebie jest Japończyk, nie? Pod tym kątem. Tak stereotypowo, rzecz jasna. Natomiast teraz oddaję Marii tobie głos, bo tam coś chciałeś powiedzieć. Tak, dobra, od razu ten. No nie o wizualkę, to będę miał wizualkę gadać sobie. Mało znany rodzaj muzyki. A czy uważasz, że te przywale z grubej rury? Czy myślisz, że Polska to rasistowski kraj? Trochę tak. W sumie nie? To tak. No, w sumie to tak. Tak, bo często spotykam się z takimi sytuacjami, że ludzie, na przykład ostatnio miałam taką sytuację. Jakiś miesiąc temu byłam w Warszawie i na dworcu zachodnim autobusowym w Warszawie podszedł do mnie obcokrajowiec i się zapytał, czy mu pomogę, bo nie może się dogadać z panią od biletów, żeby kupić, on chciał kupić bilet do Berlina. I on nie mógł się z nią dogadać po angielsku, bo ona kompletnie nic, w ogóle nie umiała mówić po angielsku. I się zapytał, czy mogę mu pomóc, mogę mu przetłumaczyć. I mnie tak zszokowało, bo to jest w sumie stolica Polski. I babka, która sprzedaje bilety, na busy międzynarodowe, nie potrafi rozmawiać po angielsku. Jak w takiej sytuacji mają sobie poradzić obcokrajowcy? Dla mnie to jest trochę rasistowskie, w sensie trochę tak jest takie naprawdę niefajne. Powiem taki cytat ogólnie, który niedawno powiedział Andrew. Tu jest Polska, tu się mówi po polsku. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy.
No może tak, ale nie, ale na przykład... Natomiast wiadomo, o co chodzi, no kwestia jest taka, że temat tego rasizmu wiele razy nam się tutaj będzie przez ten kanał przechodził, no bo Polacy mają z tym taki, wydaje mi się, dosyć duży problem i trzeba z tym walczyć. Tak jest. No, ale w Japonii też myślę, że takie rzeczy, wiesz, tutaj ja pracuję na Tsukiji, ja się teraz nie pracuję, ale pracuję, to 90% osób tam, raczej no wiecie, wszyscy Japończycy, oni w ogóle nie rozmawiają po angielsku. Oni jedyne, co mogą, umiem powiedzieć, to nie wiem, one month's okay, one month's okay i tyle, nie? Nie. Nice guy. Dobra, czyli co? Dobra, rasizm, już zostawmy może ten rasizm, nie? Ale rasizm. Ja mam pytanie jeszcze odnośnie Japonii. Jak jesteś w Japonii, to gadają do ciebie po japońsku, czy raczej są po angielsku? Na przykład jak jesteś w restauracji jakiejś? Szczerze mówiąc, czasami zwracają się do mnie po japońsku, ale wydaje mi się, że to przez to, że nawet nie wiedzą, jak do mnie się zwracać, w sensie jakby to jest pierwsze, co im przychodzi do głowy, bo może też nie potrafię mówić po angielsku, ale jak byłam w Japonii, znaczy no, jak byłam w Japonii w lutym, to byłam ze znajomymi i oni wyglądają totalnie europejsko, są Polacy, więc jak z nimi jestem, to wydaje mi się, że pracownicy myślą, że jestem z nimi, więc nie jestem za bardzo Japonką, tylko... No bardziej tak, no. Właśnie, nie wiem, że mam jakąś tam inną mieszankę, na przykład może jestem z jakiejś innej części Azji albo coś w tym stylu, więc zwracają się zazwyczaj, znaczy próbują po angielsku, ale jak już nie wiedzą, no to chyba tak mówią podanie po japońsku. Spoko, no. Okay. Masz jakieś stereotypowe zachowania, jeśli chodzi o na przykład, nie wiem, bycie Japończykiem, Japonką czy Polakiem? Takie, nie wiem, na przykład, nie wiem, do znajomych, nie wiem, patrz, geje. Nie, albo coś. To jest stereotypowe zachowanie Polaka, nie? Nie, wydaje mi się, że nie. Krystian już padł, tam czekaj chwilę, muszę polewać chwilę, nie? Ale nie jest tak, Krystian, no powiedz sam, no nie jest tak. Idziesz przez ulicę i wiesz, jest dwóch kolesi, idzie za rękę, wiesz, mnie to nie przeszkadza, mnie tam zwisa, czy wiesz, czy coś ten, nie? Ale wiesz, mówię tak i wiesz, geje, nie? Ja ci powiem inaczej, to tak nie jest nawet jak ty powiedziałeś, to jest jeszcze bardziej hardkorowo, bo to jest na zasadzie takiej, że idzie chłopak z długimi włosami z dziewczyną, a idzie trzech drechów i wyzywa go od pedałów, więc tak to jest, to idzie w te strony raczej nawet bardziej. Natomiast wydaje mi się bardziej, żeby dać ci taki konkretny przykład, no to mówi się, że Polacy są marudami na przykład, nie? Tak. Typowo stereotypowo Polak lubi sobie gdzieś tam pomarudzić, a typowo stereotypowy Japończyk jest taki mega pracowity i w pierwszej kolejności stawia pracę, a później gdzieś tam rodzina. I czy widzisz jakieś takie właśnie zachowania typowo polskie albo typowo japońskie? No bo kolokwialnie mówiąc, no jesteś taką mieszanką tych dwóch narodowości, nie? Jak już, to lubię narzekać na Polskę, bo jak na przykład patrzę na Japonię i patrzę, jak tam jest czysto i jak oni potrafią się zachowywać tak ładnie i tak zorganizowanie, no to sobie czasami myślę o tym, jak tam są czyste chodniki, jak tutaj wyjdę z domu i już widzę, że jakaś psia kupa leży na chodniku, no to sobie tak myślę, że tak marudę na to, że Polska jest taka brudna i ludzie nawet sprzątać nie potrafią. Witamy w klubie. Wiesz, ja potrafię... Teraz powiem wam, wczoraj dostałem coś ciekawego, pokażę wam. Strach się bać. No, nic. Zarejestrowałem się na wybory. Proszę bardzo, zarejestrowałem się na wybory. Dostałem te zwrotne rzeczy. I na przykład, powiem tak. Z mojej firmy, jak dostaję co miesiąc pasek z wypłaty, nie? Pocztą, bo teraz nie jeżdżę do firmy, to mi wysyłają. To pasek z wypłaty mi przychodzi, piszę, żeby podpisz się tam na tym i odeślinam. No to jest koperta zwrotna z japońskiego gościa, z japońskiej mojej firmy. Jest koperta zwrotna ze znaczkiem przybitym, nie? Że mogę po prostu to wrzucić i sobie wrzucić do skrzynki pocztowej, tam ten list i on nic nie muszę płacić, nie muszę się załatwiać, nie? Oczywiście polska ambasada kopertę zwrotną dała, proszę bardzo, ale bez znaczka, nie? Nie ma żadnego znaczka, jest tylko napisane. Głosuje 1000 osób, znaczek kosztuje 92 jeny, nie? Czyli tak naprawdę kosztowałoby 9350. No. Czyli żeby wysłać na 1000, dla 1000 osób znaczek, to jest koszt kwoty 9000 jenów, czyli jakieś
Dobrze mówię? 99 tysięcy jenów, czyli... Powiedziałeś, że 90 jenów za jeden. No, no to razy 1000. Czyli dajmy na to 100 jenów za jeden na dobrą sprawę, a mówisz, że jest 1000. No to dodaj sobie, że będzie na dobrą sprawę, jeżeli jeden taki znaczek to jest 3 złote, a masz 1000, no to będzie 3000 złotych. 3000 złotych, no czyli będzie 100 tysięcy jenów, nie? No to 100 tysięcy jenów, myślę, że Polska, czyli 3000 złotych na wszystkich, którzy głosują w Japonii, no mogłoby się znaleźć, nie? Chyba, żeby nie robić im problemu, ale nie, każdy Polak musi znaczek kupić, nie? Dobra, to jest jedna sprawa. A druga sprawa na przykład, ja tu mam takich dwóch, nie, to wejdę w politykę, ale dobra. Tu jest na przykład napisana informacja, jest napisane, przeczytam wam, żeby nie było, nie wiem, ten. Mam dwóch kandydatów i to informacja. Znajdź kandydata, na którego chcesz głosować. Nie? Numer jeden. No to ja już oblałem, bo już nie znalazłem żadnego kandydata, na którego chcę głosować. Więc... Tyle, nie? Czyli co, dalej walczysz z ostrym cieniem mgły? Tak, dalej walczysz z ostrym cieniem mgły, nie? No, no. Okay. Dobra. Dobrze. No ale dobrze. Widzę, że będziesz głosował. Ostatnio mówiłeś, że nie będziesz głosował, teraz będziesz głosował, więc mnie to cieszy. Nie będę. No to... Okej, okay, no to dobra, no to ty Sara głosuj w takim razie, bo masz taką możliwość, no to głosujesz, głosuj. Głosujesz Sara? Głosujesz? Głosujesz? Słuchaj tak, starszego. Tak, głosowałam i będę. Tak, ja jestem jakoś taki, nie wiem, ja nie widzę powodu, no. To jest, nie wiem, może... No, masz taką możliwość, natomiast z tego wnioskuję, tak przynajmniej mi się wydaje, jak tak rozmawiamy, że gdybyś miała do wyboru mieszkać albo w Polsce, albo w Japonii, no to chyba raczej byś wybrała Japonię. To naprawdę zależy. W sensie, bo mieszkałam tam 8 lat, ale szczerze bardzo mało pamiętam, jak się tam żyło. W sensie, bo byłam w podstawówce i tak niewiele pamiętam, jakie to było życie, bo w sumie to było, no jak byłam dzieckiem, to było takie bez troski w ogóle, ale teraz gdybym miała się przenieść, to nie mam pojęcia, jakbym się zachowała tam, czy bym potrafiła się tam odnaleźć i coś w tym stylu, więc tak jakby najbardziej boję się właśnie o społeczeństwo, w sensie o ludzi w Japonii, bo właśnie tylko to w sumie jeszcze mnie jeszcze trzyma w Polsce, że ludzie tutaj są otwarci i bardzo łatwo można się dogadać i tutaj no naprawdę bardzo łatwo można sobie znaleźć znajomych i dobrze się bawić. A w Japonii no to właśnie martwię się bardzo o to, że no nie będę potrafiła tam znaleźć żadnych takich znajomych, z którymi mogłabym się dobrze dogadać i no. Spoko, ja tu 4 lata prawie i też znajomych bardzo ciężko. Znaczy mam kilku, nie powiem, Japończyków, niektórzy są spoko. Nie, jestem na drugim końcu świata. No i no właśnie, proszę, nie? Jest tak naprawdę średnio. No to skąd ksywka? Jaka to ksywka? Bo mi uciekło. Ja mam takie pytanie jeszcze, skąd ksywka Corin? Z sesji Dungeons and Dragons. Okej. Grasz? W gierki? Tak, gram. Znaczy w te RPG to zagrałam właśnie dosłownie kilka razy, tylko w Dungeons and Dragons, a tak to więcej siedzę w planszówkach. O, albo w grach komputerowych. O, spoko. Spoko, spoko. Cieszy mnie to. Ty na Cyberpunka czekasz? Nie pójdzie mi na moim komputerze, więc mnie to nie czeka. To zamiast do Japonii następnym razem, to RTX-a trzeba kupić. No właśnie, wolę do Japonii, wolę dawać pieniądze na podróże. Rozumiem. A oprócz Japonii gdzieś jeszcze podróżujesz? No bo mówisz tak o podróżach, więc jak to wygląda u ciebie? No właśnie, chciałabym bardzo dużo Europy zobaczyć. Też chciałabym zobaczyć inne miejsca w Azji, Tajlandię, Singapur, czy tam Koreę, więc... Znaczy, to są na razie plany, bo na razie mnie na to nie stać, ale tak to póki jestem młoda i póki mam dużo czasu, to właśnie chcę dużo podróżować po Europie, bo to jest w sumie najbliższe i najtańsze. No tak, tak. Ja powiem, Singapur 5 dni widziałeś wszystko. Nie trzeba, to jest moja miasto. 5 dni to jest full, nie? Do Korei myślę, że no Seul jest spoko, można obejrzeć, fajnie. Tylko, że zadymienie, jak porównasz na przykład Koreę, Tokio do Seulu, to widzisz, w Seulu widzisz smog, nie? Bardzo się rzucało w oczy, ja wam pokażę może. Teraz jest pełne słońce, nie ma ani jednej chmurki na niebie, a tam ten cały całe miasto jest strasznie zasmogowane. I to widać gołym okiem normalnie. Bo jest takie, bo wszyscy nam na skuterkach małych jeżdżą, a nie ma rowerów praktycznie, nie? Mało co.
W porównaniu do Tokio oczywiście, nie? Dobra. Czyli tak, gierki, RPG, co jeszcze? O, lubię fotografię. O. Masz właśnie jakieś konto też na Instagramie dodatkowe, bo no masz jedno takie swoje, a drugie widziałem, że jeszcze masz fotograficzne właśnie. No, takie amatorskie zdjęcia portretowe. Okej, spoko. Tu wrzucimy, tu będą linki, tu u góry. Obok ciebie. Obok ciebie, no gdzieś tu. Dobra. Tu w tą stronę, no to u góry. Ode mnie u góry, od ciebie po prawej. Od Krystiana. Ja się zawsze mylę. To w drugą stronę. Tu. O dobra, w sumie to z obu stron będą. Dobra. Ja zawsze pokazuję źle tutaj. Że jak jest link, to ja zawsze pokazuję źle i później on się ze mnie śmieje, więc no, gdziekolwiek. Gdziekolwiek, no. No dobra, zobaczycie. Dobra. Okej. Czyli tak. Anime, mangi nie oglądasz, nie jesteś taką wielką fanką. Parę obejrzałam. A kojarzysz coś takiego, co nie wiem, weszło ci w gust albo coś takiego, czy raczej kreska i nie interesowało cię to nigdy? Nie, no w sensie obejrzałam trochę anime, tylko po prostu kiedyś miałam bardziej taką większą jakby fazę na anime i tak mniej więcej tego, no teraz to dosłownie nie wiem, czasami sobie patrzę, co jest ciekawego w tym sezonie i coś tam, jak ktoś się mnie zaciekawi, to obejrzę, a tak to nic nie oglądam na siłę. I tak to bardziej wolę filmy animowane, typu filmy Ghibli, no to wszystkie obejrzę oczywiście, no bo to w sumie moje dzieciństwo. I uwielbiam. No i też w sumie właśnie te Kimi no Na wa i te takie właśnie, no filmy bardziej mnie interesują niż te sezony, znaczy te odcinkowane. No jasne. Okej. A na konwencie jakimś byłaś w Polsce? O. Tak, byłam na wielu konwentach, na 30 jakoś tak mniej więcej. Okay. My byliśmy na więcej. Od 5 lat już jeżdżę na Pyrkon i jestem wolontariuszką na planszówkach. O, spoko. Aha, okay. No, jak chcecie zobaczyć Sarę, proszę bardzo, Ludki, zobaczyć, no to na planszówki na Pyrkon, proszę bardzo, można pograć wtedy. No. Bardzo spoko. Większość konwentów z tego co pamiętam, znaczy ja nie wiem jak jest teraz, ale za naszych czasów było tak, że większość konwentów było w tej południowej części z Polski, nie? Czyli tam dalej tak jest. Dalej jest? Tak jest. No, czyli dalej większość się odbywa na dole. No. Na dole, no. No. Czyli musisz, dla ciebie problem, nie? No wszędzie nic nie ma tak naprawdę. Przecież nie. No, przez całą Polskę. Ale wiesz, my jechaliśmy do Gdyni na przykład na koncert, jak mieliśmy koncert w Gdyni, żeśmy jechali już całą noc do Gdyni samochodem, a potem spaliśmy 2 godziny na jakimś parkingu przed czymś, nie? A to ty jechałeś pociągiem. My za nią pociągiem jechali, natomiast ty jechałeś stricte z chłopakami ze samochodem. Z samym Majdanem, nie gitarami, innymi takimi rzeczami. No, było grubo. No to damy też jakiś filmik z tego koncertu. Damy, no, wrzucimy gdzieś to. No. Jeszcze bym zapytał o jedzonko takie japońskie. Masz jakieś takie swoje ulubione? Na przykład ja lubię bardzo ramen. Ja tak samo. Ja najbardziej lubię rameny, udon i w sumie takie makaronowe rzeczy. Okej, no to ja ramen właśnie tak samo. Moja żona najbardziej lubi też właśnie takie rzeczy związane oprócz ramenem, no to też udon, więc team ramen, team udon. Spoko. A ja sushi bym wybrał. Jakbym miał zjeść, to bym sushi wybrał. Ale w zasadzie tutaj to jest wszystko tanio, nie? Nie tak jak w Polsce. A to o tym żeśmy też już gadali, że będziemy gadać, bo jak tanio jest w Japonii, jak drogo jest w Polsce. Dobra, a jak na przykład masz, nie wiem, sportu nie oglądasz prawdopodobnie, nie? Ale jakbyś miała, jakbyś miała kibicować komuś, to komu kibicujesz, Japonii czy Polsce? Szczerze mówiąc, ciężko. Nie wiem. No, naprawdę, w sensie nie oglądam sportu, więc my nie postawiamy się nigdy w takiej sytuacji. Ja też nigdy nie widziałam Polski przeciwko Japonii, ale... A, no to widzisz, dobrze. Ostatnio grali w ten World Cup, nie? Była Polska-Japonia mecz, ale dobra. Wydaje mi się, że Polska, bo chyba Polska ma mniej zwycięstw. Tak ogólnie we wszystkim, w sensie jakoś Polska, wydaje mi się, że jest taka trochę poszkodowana, na przykład w Eurowizji nigdy Polska nie wygrała, więc chyba bym kibicowała Polsce. Polska w ogóle jest poszkodowana cały czas, to we wszystkim. A ja to tutaj fajnie odpowiedział, że on by kibicował biało-czerwonym. No, słyszałam, widziałam. No spoko, nie? Spoko. A jakbyś tak miała wybrać kilka rzeczy z Polski, które lubisz,
i kilka rzeczy z Japonii, które się najbardziej podoba, to jakie to były rzeczy. Obojętnie co, może być jedzenie, może być, no cokolwiek, nie? Okej, okay, no to w sumie szczerze, no to w Polsce to tak w sumie, nie wiem, jedyne co, to w sumie to tak ludzie, w sensie bardzo lubię Polaków, w sensie, że są tacy otwarci i właśnie bardzo łatwo można się dogadać, może no nie zawsze jeśli chodzi o ten angielski czy tam rasizm, no to w sumie nie jest za bardzo fajnie, ale no jeśli chodzi o ludzi, no to właśnie uwielbiam za to no bardziej Polskę, ale reszta, no to chyba wydaje mi się, że resztę wolę w Japonii, w sensie architektura, jedzenie, ogólnie samą właśnie naturę, że tam jest i blisko do morza, i do oceanu, i do gór, i wszędzie tak jakoś tak, wszędzie jest ładnie. I też właśnie o dbałość, o porządek, o w ogóle, w sensie o to, że są kolejki do metra, tam, że na przykład właśnie są czyste chodniki, no to w sumie wszystko inne poza ludźmi wolę w Japonii. Poza ludźmi, to ja, wiesz, bo nie znasz tak. Japończyków, Japończycy też są, wiesz, bardzo otwarci, w ogóle może nie, dobra, nie są, przepraszam, nie są. Okej. Masz jakieś jeszcze pytania, Krystian, panie Krystianie? Ja jeszcze bym zapytał o ten ramen, bo ja jestem człowiek ramen, no to muszę zapytać o ramen. W Polsce próbowałeś ramenu ogólnie? Tak, tak. I gdzie ci najbardziej smakowało? Okej, okay, więc w sumie w Szczecinie mamy jedną restaurację, którą prowadzi Japończyk, tego co wiem. I w sumie ten ramen jest całkiem bardzo dobry. I też jest taki przystępny, nie jest jakoś wygórowana, tam jakieś tam 30 zł, tylko można zjeść za 18 zł ramen, czy tam 19, już nawet nie wiem. Więc no to w sumie wydaje mi się, że w Szczecinie jest bardzo dobry ramen. Też próbowałam w Poznaniu, ale to tam trochę też takie mają wydziwione niektóre te rameny, w sensie jakieś dodatki, tam pełno dodatków i jakoś, nie wiem. Niespecjalne, tak? Okay. No, spoko. No, czasami mniej znaczy więcej, nie? Więc niektórzy jak wymyślają, tak jak sushi. Ja też wolę, tak na dobrą sprawę, takie nigiri, tak najbardziej. No, natomiast te wszystkie inne jakieś dodatkowe rzeczy, no to tak przy okazji, natomiast no trzeba wziąć pod uwagę, że u nas w Polsce są gorsze składniki pod kątem ryb chociażby, więc te nigiri też nie wychodzi takie fajne pod tym kątem. No ale to tak kulinarnie też przy okazji można zagadać, jak to się mówi. Dobra, no to ja w zasadzie, ja nie mam więcej pytań. Świadek jest wolny. Ja też nie mam więcej pytań. Fajnie się rozmawiało. Dzięki, no. że miałaś ochotę z nami porozmawiać i że chciałaś przybliżyć jakby swój punkt widzenia, no, który też jest dosyć nietypowy, no bo nie zawsze można porozmawiać z osobą, która jest w połowie Polką, w połowie Japonką. Dokładnie. Dokładnie. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja też dziękuję. Miło było bardzo. Miło było bardzo. No, a jakby coś to ten, to oczywiście jeżeli chcecie zobaczyć więcej o Sarze, albo chcecie wiedzieć coś więcej, no to piszcie w komentarz. Jeśli chcecie na przykład, nie wiem, zadać jakieś pytania, to może zrobimy kolejny odcinek z panią pół Japonką, pół Polką ze Szczecina. Proszę bardzo. Tak jest. Tak no, jest. I jeżeli też o łapkowaniu. Łapkowaniu i tak. Lajkowaniu. I na mojego Instagrama. Tak jest, tutaj będą linki oczywiście. Ja nie wiem, gdzie, ja pokazuję, gdzie kolejne. Wszędzie będą, gdzieś będą, spoko. Wrzucimy, nie ma problemu. Dobra, no to co, no to w takim razie, no, że... A, nie powiedzieliśmy, kto w ogóle nagrywa, patrzcie, że nawet koszulkę żeśmy powiedzieli, nie powiedzieliśmy, że... Tak. Ten podcast sponsorowany jest od Mari Tokio, z prosto z Tokio. I od Krystiana Kruka, prosto z Mysłowic. Tak jest. I od pani Sary. Prosto. Prosto ze Szczecina? Hej. Made in China, prosto ze Szczecina. Dobra, rozumiem. Kolejny Facebook. Musiałeś zakończyć boomersko, nie? Okej, boomer. Boomer. Dab. Dobra. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Pa, pa. Pa, pa. Familiada. Dobra, spoko.